To jest to! To ludzka skóra! Mamy dowód. Cześć, z tej strony Wam Felip, tam znowu w Dying Light 2. Dzisiaj idziemy dorwać gościa, który sprowadził na nas masę kłopotów. Chciałem iść 100% pod survivorów, a on nas oskarżył o zdradę. Załatwiliśmy ważnego gościa, paru innych gości przez niego. Teraz trzeba go dorwać. O, tu jeszcze inhibitory są. Dobra, tym razem ulepszę sobie życie, bo jest problem z nim. Barney chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. No? Coś związanego z Lukasem. Właśnie, on go najpewniej załatwił właśnie. Morderstwo komendanta, a teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Właśnie. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Villedor od stróżów prawa. A on jest psycholem. Wszystko pasuje. Aiden, bądź miły, to strzelę ci w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc... Więc oddawaj to kuszę. Miałeś go zatrzymać, nie zabić. Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Dobrze, przejmij nad nim kontrolę. On nie ma nad sobą sam kontroli. Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Próbuję dla was pracować. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak ginie. Dobra, dobra, masz do nich uraz, już wiemy. Jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Cichoj tam, gościu. Możemy pomóc sobie nawzajem. Możesz spróbować. Oj nie. Bo możemy sobie pomóc. Kto zabił Lukasa? Myślisz, że to my? Sophie, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sophie, co do kur... Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? No muszę się dostać do Central Loop. Aitor przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. A ty mu wierzysz? Serio? Nie próbował mnie zabić. To nie jego zdradziłeś. Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do Central Loop. Ciekawe wiesz, jak! Nie zdradziłem cię. Pomagam w śledztwie, a to co innego. Co do oferty, czy przypadkiem jedynej drogi nie kontroluje SP? Właśnie. Jest inna droga. Serio wierzysz, że znów ci zaufam? Nie masz wyjścia. Nie powiedziałeś, że pracujesz dla SP. Byliśmy ostrożni. Jest coraz niebezpieczniej i trzeba być czujnym. Próbowałaś mnie zabić, Sophie. Przysięgam na pamięć Pisklaka, Suzy, Logana, Ralfa i... no i Hermana. Pomóż nam, a cię tam zabierzemy. Dobra. Czyli jednak da się to wszystko odratować. Zrobił się niezły syf, ale jednak da się to odratować. Dobra, macie plan? Jack i Joe uciekli. Mamy szansę przejąć wieżę i wreszcie odzyskać... Ty Herman? Przed jebanym Aitorem. Jednak nie umarł. On przeżył. Potem zabierzemy cię do centrum. Najpierw musimy ogarnąć dostęp do wody. Ale on... Ja go zatrułem i waliłem go toporem z 10 razy. Dlatego proszę ciebie. Chcesz, żebym się wspiął? Musimy się wspiąć na wieżę ciśnień. Ocalisz wiele osób. Będziemy ci dłużni. To będzie pierwszy budynek, który będę mógł przypisać do danej frakcji. Obie frakcje potrzebują tych budynków. Ale my oczywiście bierzemy survivorów. Wyżej niż myślałem. Okej, tu są jakieś zombiaki. A ta wieża rzeczywiście jest wysoka. Dobra, muszę zamek otworzyć. Tylko za mną są zombiaki, więc trzeba to załatwić bardzo szybko. Nice. Otwieramy i uciekamy. Sophie, Jack i Joe są w wieży, chcą ją... Co? Chryste. Jeśli to zrobią, stracimy źródło wody. Tak po prostu wystarczy to... Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozwiązać... Tyle? Żadnych kabelków ani nic takiego? Po prostu wystarczy to zdjąć? Jakby... Ja rozumiem, że bandyci bandytami, ale czemu oni wysadzają w wieżę ciśni, która im pomoże nawet? Czekaj, kurde... Jak ja mam gdzieś pójść? Tu trzeba iść? A tu trzeba iść. Inhibitory jeszcze jakieś są. Bum. Dobra. Rozbrój to na szybko. Pytanie, ile tego jeszcze jest? Gdzieś tam na górę muszę wejść, ale jak? Aha, na to wskoczyć? No tak, te żółte obiekty. Po nich się skacze. Tutaj wszędzie są jakieś farby, jakieś szmatki żółte. To pokazuje, gdzie można skakać. Chuck i Joe są. Czemu? A to są inhibitory. I mogę coś ulepszyć. Wytrzymałość.
Śmiesznie się te belki rozwalają. No panowie, boss fight. Coś długo to otwiera. Coś się stanie. Coś się stanie. Czemu on to tak długo otwiera? I nic nie usłyszeli? Wy na pewno nie. Ja. Dzień dobry. Stój, albo wysadzimy te wieże. Nie macie ładunków już. Walcz, negocjuj. Z bandytami? No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec. Rozjeb ją. Nie wiem, boję się. Widać. Większa się boi. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? I co, ty też będziesz chciał mnie wykorzystać? Pielgrzym czy papież, co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć, zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam niebańcowi. Nikomu nie ufasz. Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barneyem. No i z Barneyem to byście się dogadali. Dogadać się z Barneyem? Po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się o Desperze. Macie brudę. Odstrzegaliśmy chujka, daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Macie brudę na Barneya? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. I załatwił Lukasa. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry? To co, pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta czy nie? Uspokój się, Joe. Nie uspokaj. Jak mam wyprowadzić was z miasta? Wyprowadź nas z miasta, do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Nie macie ładunków. Chyba, że... Nie targuję się z szantażystami i mordercami. Nie wiem, czy oni mają ładunki. Jaki święty! Pielgrzym prawi nam kazania. Ale załatwili wielu naszych. Zrób to, Jack! Teraz! Żegnaj, Bazaze! I co? Co się I nic. Stało? Zabawki nie działają? To ty? Ty to zrobiłeś? Być może. Zapłacisz za to. No, dawaj. I po co się tu pchałeś, co? Nie to broń, nie to broń, nie to broń. Kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, no. Muszę wcześniej to robić. Nie w ostatniej chwili. Szybcem nas nie weźmiesz. Dobra. Pyk, pyk. Dawaj. Zdechniesz, Może ktoś się zatruje? Dobra. Nigdy nie zabiłem pielgrzyma. I tak zostanie. Bum. Dobra, on się truje. Ty weź mnie walnij. Teraz leczonko. Póki tamten się truje. Dobra. Pyk, pyk. Najpierw może na tego się skupimy. On już ma mało życia dosyć. Pyk. Pyk. Nie trafiłem go? Uj, ale on trafił mnie. Dobra. Nice. Jeszcze trochę. Chwila. Bum. Jeden hit. Jeden hit. Jak na razie to twój kolega padł. Bum. Tak, niedługo. Koniec. Załatwieni. A tacy problematyczni bandyci niby. Teraz mam podział miasta. Tak. Stróże prawa albo ocaleńcy. Stróże prawa robią pułapki bojowe.
ocaleńcy, pomoce parkurowe. Im więcej obiektów przekażesz danej frakcji, tym silniejsza się staje i tym lepsze struktury możesz zainstalować. Aktualny stan podziału miasta można sprawdzić z poziomu menu mapy. Wszystko survivorzy. Nagrody tyrolki i włącz wodę w strefie. Albo samochody pułapki i włącz wodę w strefie. Biorę tyrolki. No chodzi mi po prostu jakby... Nie wiem, czy to zmieni coś w endingu i tak dalej, ale chcę 100% pod survivorów iść. Barney wiedział, że Lucas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lucasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Jak najbardziej. Level up! Sięgaj jeszcze wyżej, odbijając się od przeszkód. Wciśnij dwukrotnie spację podczas skoku. Nie, zrobię chwilowy speedboost. Czekaj, ja biegam normalnie bez shifta nawet. Poważnie? Tu się biega bez shifta? Zamknęli się. Skubańcy. Co my tu mamy? O, ale tu syf. No a czego byś się spodziewał po Barneyu? Co to jest? Tu coś jest. To jest to! To Barney. O kurwa! To ludzka skóra! Mamy dowód. Hakon, znalazłem tatuaż, który wycięli Lucasowi. Cholerne świry. Co? No. O, zaraz się zżygam. Wynoś się stamtąd. Powiemy Aitorowi. Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? W twoich rzeczach. Wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, Barney? Co to kurwa? Mnie... Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się. Próbuj dalej. To nie jest moje. Tak, na pewno nie twoje. Zobaczymy. Spróbuj. No. Co teraz? Dawaj, dawaj. Bum. Użycia już nie ma. I teraz się zatruł. I co teraz włazi Sophie? Nie. Wystarczyło... A, jednak. Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Odjebało ci? Mi? Wrabia nas. Jebany pielgrzym nas wrabia. O czym on mówi, Aiden? Znalazłem dowód. Ukryty w waszych rzeczach. Jaki dowód? Na co? Wycięliście tatuaż z ramienia Lucasa. Po śmierci? Czy kiedy jeszcze żył? Pogięło cię? Nie zrobiłam tego. Ty nie. On może tak. Nie, ale twój jebnięty brat... Barney nie jest psycholem. Nie ma. Jak nie? Spójrz na niego. Idę do Aitora. Mam dowód, którego potrzebował. Aiden, to nie my. Nikt na bazarze ci nie uwierzy. To skąd on się wziął? To skąd wziął się ten płat skóry, Sophie? A może ktoś nam to podrzucił? Pomyślałeś o tym? Niby kto? I po co? Żeby odwrócić uwagę od zabójcy. Kto najwięcej zyskał na śmierci Lucasa? Twój braciszek. Kto na tym zyskał? Skoro ty mogłeś tu od tak wejść, to ktoś inny też mógł to wcześniej podrzucić. Bez znaczenia. Bez znaczenia. To sprawa między wami i Aitorem. Poczekaj! Proszę. Jaki mamy Aitora wybór? Aitora nie obchodzi prawda. Ma gdzieś znalezienie prawdziwego mordercy. Szuka tylko pretekstu do ataku na bazar. To nie moja wojna, Sophie. Nie, ale będziesz miał krew na rękach. Krew niewinnych. Ktoś nas wyrabia. I to sprytnie. Nie jesteśmy sadystami, którzy oskurowaliby Lucasa. Wiesz o tym. Wiem, że chcesz się pozbyć speków. Tak, i się ich pozbędziemy. Ale nie jak z wyrobem niebe i zabójcy, Aiden. Uwierz mi, ktoś nas tu wyrabia. Zabiorę cię do centrum. Obiecuję. To zrób. Jak? Pozbywając się największego problemu tego miejsca. SP. Brzmi niebezpiecznie. Miała być jakaś ścieżka. Inna, a nie ta sama. Powiem ci wszystko, kiedy będę gotowa. Trzymaj radio pod ręką. Czas przeprowadzić tu parę zmian. Parę zmian. Wielki atak. Dobra, to tym zajmiemy się następnym razem. A na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.